Widzowie programu High Five to jedna wielka rodzina. Wszyscy się kochają, ale Karolina i Filip, czyli bohaterowie dzisiejszego materiału, kochają się nadzwyczajnie mocno. Są również miłośnikami programu High Five i popularnej serii Uberowej, dlatego Filip postanowił się oświadczyć w ten sposób. A jak to wyglądało dokładnie? Oglądajcie dalej. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five! Tym razem na spontanie, bo jesteśmy godzinę przed całą akcją, która jest kwintesencją tego materiału. Totalnie na szybko, dlatego na szybko ogarnąłem ten samochód. Mam nadzieję, że ogarnąłem. No względnie, nie no, jest dużo piachu, kurde. Ale zaraz nie będzie, mam nadzieję. Prawie zapomniałem też o tym. Zdradziłoby mnie to od razu. Bo jak wejdą do tego auta, to od razu mnie poznają. Ale jestem podekscytowany. Coś niesamowitego. Chyba będzie dobrze. Ważne, żeby powiedziała tak. A co, jakieś się BMW nie spodoba? Coupé to jest top of the top. Ale cichutki. Co innego było z autkiem Sylwii Peretti. Tamten Manhattan robił robotę. Dajcie znać, jak wam się ten samochód ze mną spodoba. Możemy przejść tutaj. Oczywiście mówię o Opel Merive, wiadomo. Dajcie znać, jak się Opel podoba. No, trzeba umyć Opla, tam to już mniej ważne. O kurczę, coś tu odstaje. I teraz można jechać na wyjnie. Ja nie wiem, jak to ogarniemy, ale mam nadzieję, że sprawię, że te oświadczenia będą chociaż trochę wyjątkowe. Jesteśmy przy kwiaciarni. Dzień dobry. Po bukiet zaręczynowy. Pakować papier? Tak, tak, poprosimy. A jakby pani dostała taki bukiet, to by się pani zgodziła? Od razu? Czy myślałaby pani? Oczywiście, pana tak lekko zapakuje, co? Tak, tak, będzie super. Jesteśmy już na placu Trzech Krzyży, to tu za kilkanaście minut będziemy zrobić fotę, tą niespodziankę robić. Mam też dla nich upominek, ale to na końcu. Dobra, jestem już w aucie i trzeba włożyć kamerę. Zrobię to tak, żeby tutaj było może więcej rzeczy zakryte, żeby nic nie było widać. Kurde, stresuję się. Wiecie, no jestem jedyną osobą, która może spieprzyć te zaręczyny. Zapnijmy się jeszcze, żeby nie wzbudzać podejrzeń tą koszulą, która jest bardzo charakterystyczna dla mnie. Muszę też głos zmienić. Będę takim głosem mówił. Nie śmiejcie się tylko z mojego głosu, ale teraz takim głosem będę mówił w takim razie. Dobrze, bardzo dobrze. Gdzie jedziemy? Stresuję się, kurde! To jak on musi się stresować, skoro ja się tak stresuję? A co jak ja mu spieprzę te zaręczyny? Wszystko mamy, kwiaty są. Prezent, upominek, samochód jest. Kamery nastawione. Dobra, wjeżdżamy. Jesteśmy. Widzę ich już, są 10 metrów przede mną. Ale udam, że coś robię, że się zatrzymałem przed nimi. Kurde, ładna ta dziewczyna. Ale zazdroszczę chłopakowi. Przepraszam, ma pan może po nas? A, tak, zapraszam. Dziękujemy. Dzień dobry. Pasy proszę zapiąć. Maseczek nie nosicie? O, ostatnio już nie. Jak tam wam mija dzień? A dobrze. Jesteśmy kawałek stąd. Przyjechaliśmy sobie coś pozwiedzać w Warszawie. Skąd jesteście? Z Pyska-Zdroju. Jesteś to z okolic. Trochę pozwiedzać, może jakieś zakupy. Takie weekendowa randka. Jeszcze możliwe, że jakiś tam znajomy prawdopodobnie może jakiś fajny telefon nam sprzeda. Jak to mówić? iPhone 12 Pro? No. No iPhony to wie pan. Muszę uważać, bo zawsze to różnie. No właśnie, ja to nie lubię. Mimo znajomego wszystko fajnie, on go użytkował, ale... Wy razem jesteście? Tak. Jesteście parą, małżeństwem? Parą. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze się, kochajcie. Oby jak najdłużej. To tu was zostawię. Płatność jest przez aplikację. Ma pan napiwek jakiś dla mnie? Jasne, że mam. Tylko gotóweczką. Tak, nie wiem, żartuję. Ale ja będę miał dla pana jeszcze napiwek. Tak? Jeszcze jeden. Dam panu. Już wychodzimy. Pani, bo może mi pani pomoże. To jest ten moment. Widzisz dla mnie, Karolina? Oh,
poważnie poznałaś? Znaczy, tak, mówię, tak. Ale bo jak weszliśmy, to chyba normalnie rozmawiałeś jeszcze, jak weszliśmy. Kurde! Pierwsze słowo, ale... Kurde. Nie. Ale potem nie, Nie, tylko tak jadłem całą drogę i tak mówię, kurde, taki głos mi podobny. Brawo, gratulacje, brawo. Nie, już. Zaraz się przejdziemy oczywiście. Ja wczoraj mówiłam, że nikt się nie jadę, nie? I jeszcze dzień poszłam, bo tak taki deszcz padał, mówię, no pojedziemy do galerii. Nie, bo do galerii, do Warszawy będziemy jechać. Od miesiąca chyba planowaliśmy, to Filip napisał do mnie z taką prośbą, bo wiem, że oglądacie. Fajne auto, można fajnie załatwić. A całą otoczkę, wszystko przygotował Filip dla ciebie. I teraz was zapraszam, jak już troszeczkę po emocje, zapraszam was na przejazd. Ósemką. Pokaż pierścionek. Ale masz piękny pierścionek, ja! Jeszcze widać te kluczyki, ja mówię tak. Pierwsza co moja myśl to była taka. Pewnie mówię, zamówił przejażdżkę po mieście. Tak mówię, to wydajesz pewnie w samochód i będziemy jeździć po mieście. Tak też będzie. Ale tak po prostu mi pierwsze to przyszło. Ale oświadczenie zaręczeń się nie spodziewałaś w ogóle. Ale fajnie. Dola. Cieszę się, dzięki jeszcze raz. Dola. A co ciekawe, muszę ci, Karolina, zdradzić, że Filip nie wiedział do ostatniego momentu, jakim autem będę. A, nie wiedziałeś? No, nie wiedziałem. Ale gniecie, no nie. Jeszcze moja narzeczona, czy będę ci mógł przewieźć? Tak, bo tak, jeszcze no, tak do ciebie się nie zwracałem. Będziesz mógł, no. Chodźmy na bubble tea. Jasne. Napijemy się i wrócimy jeszcze na przejażdżkę. Krótka przejażdżka, ale na razie kamera off. Zostawimy was samych na chwilkę, dobrze? Dobra. Muszę zegarek odebrać od zegarmistrza. Jest taką osobą, wiesz, tak ze wszystkich filmików i w ogóle wydał taką otwartą osobą, taką miłą, serdeczną i jakbym napisał do kogokolwiek innego, to wiem, żeby mnie zlali, a wiedziałem, że jedyną osobą to może być właśnie Robert, że takie coś zorganizuje ze mną. Tak mi się wydawało, że reszta to wiesz. No tak ci mówię, na pewno gdzieś miesiąc, trzy tygodnie. Dobra! Zamianka. Zamianka, tak mówisz? Ufam wam, kurde, no mam nadzieję, że wszystko będzie okej, okay. To nie moje auto, nie pytałem właściciela, ale na moje ryzyko. Jeździłeś jakimś takim szybszym autem, mówisz GTR-em? GTR-em, to prowadziłeś? Prowadziłem, no. Czymś jeszcze nie. I Passatem, twojego daty. Wow! Żartuję. Coś nie potrafię. Ładnie. Widzę te iskierki w oczach. Są iskierki. Pięknie. Polują Lexusa. Mam nadzieję, że nie. Oj, musiałem. Ładnie. Brzmi świetnie, naprawdę. Superancko. Właśnie, jeszcze prezent. Ten ode mnie. Kurczę, cały wypad, tak jeździliśmy szybko. Domyślam się, że po tym filmie będę miał na Instagramie 32747 próśb w podobnej sprawie. Próbujcie, a nuż się uda powtórzyć taką akcję. Planuję też w przyszłości nagrać materiał jako szofer swoim autem do ślubu, bo kupiłem w tamtym roku kilka naprawdę ciekawych i wyjątkowych samochodów. Myślałem nad wynajmowaniem ich do ślubu, więc taki materiał być może powstanie w niedalekiej przyszłości. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, a naszej kochanej parze życzę dużo miłości. Cześć!